Pan Mariusz Sosnowski. Witam panie premierze, szanowni państwo. Ja reprezentuję z kolei też organizację zrzeszającą twórców, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania. Działamy na podobnej zasadzie jak ZAIX, też jesteśmy organizacją, która w 1995 roku dostała takie zezwolenie od ministra kultury. W tej chwili toczą się prace próbujące nam odebrać to zezwolenie z uwagi na to, że podobno jesteśmy niepotrzebni. Podobną batalię przechodziliśmy w 2004 roku, gdzie w Unii Europejskiej dyskutowano na temat wprowadzenia patentowania oprogramowania. My jako twórcy tego oprogramowania w Polsce, ale również organizacje nam podobne w Europie, byliśmy przeciwni i jak widać udało nam się obronić Europę przed patentowaniem oprogramowania. Mieliśmy widocznie własne analizy, które wskazywałyby, że będzie to szkodliwe dla rozwoju naszego rynku polskiego, ale również rynku europejskiego. Niestety w przypadku ACTA nikt nas nie pytał o zdanie, nie było tak naprawdę żadnych do tej pory z nami podejmowanych konsultacji. Ja mam nadzieję i chciałem zapytać panie premierze, a przede wszystkim pana ministra Zdrojewskiego, czy rzeczywiście do takich rozmów zostaniemy zaproszeni. Być może wtedy ujawnilibyśmy też swoje wykładnie prawne, swoje analizy, które by wskazywały, że ACTA nie jest korzystna dla twórców oprogramowania w tym kraju i ja jako reprezentant tego stowarzyszenia i twórców oprogramowania chciałbym o takie poważne, merytoryczne dyskusje poprosić, gdzie rzeczywiście pokażemy wartości i konkretne kwoty, które by na to wskazywały. Dziękuję bardzo.